to nie jest tak, że my mamy tylko wojny i tylko tych rzucających bomby. No to słyszymy, to o tym się mówi. To o tym się mówi, ale jest tych 20 parę milionów muzułmanów, to przecież nie są wszyscy najeźdźcami, jak twierdzą nasi prawicowcy. To są ludzie, którzy w jakiś sposób będą zmieniać również i nasz biotop, jeśli mówi kanclerz Niemiec, jeśli mówi prezydent Niemiec, że islam jest częścią Niemiec, to proszę sobie wyobrazić. 70 parę lat po Adolfie, który dbał o czystość Niemiec i germańską rasę i tak dalej, nagle islam jest częścią Niemiec, a w gruncie rzeczy islam znowuż jest częścią Europy, tak jak był w Andaluzji, czy jak był na Bałkanach. Ja bym tutaj pragnął jeszcze podkreślić taką kwestię, że to nie jest tak, że terroryzm to jest dopiero do Europy został przywleczony po II wojnie światowej teraz przez ekstremistów islamskich. Ja przypominam, że Europa po II wojnie światowej borykała się z terroryzmem w wielu krajach. Tak. Mieliśmy terroryzm baskijski. Bader-Meinhof w Niemczech. Mieliśmy w Niemczech lewacką, ekstremistyczną partyzantkę typu Bader-Meinhof. Mieliśmy Czerwone Brygady we Włoszech. Mieliśmy jakieś postaci typu, nie wiem, Szakal, prawda, który działał w bardzo wielu krajach i organizował różne dziwne rzeczy. Częściowo finansowany przez Blok Wschodni, prawda, przez Związek Radziecki najprawdopodobniej. I było tego po prostu bardzo dużo. To wszystko wraz z przypływem, nie wiem, dobrobytu, dogadania się skończyło się. Irlandzka Armia Republikańska. Paru zamordowano w celi tam. Irlandzka Armia Republikańska, która stosunkowo niedawno jeszcze, bo to jest krótka perspektywa, podkładała bomby, wycofała się, rozbroiła się. Baskowie nie przestali podkładać bomby. Wysadzać hiszpańskich generałów w powietrze, bo Hiszpania się zdemokratyzowała, prawda? Więc ta Europa, ona zawsze miała tendencję do tego rodzaju różnych chorób. Ale teraz stało się coś takiego, co bardzo Europejczyków niepokoi, bo my nie możemy powiedzieć, że to my jesteśmy sami przekleństwem tego kontynentu.